twarzach zawodniczek Sopotu. Iza, krótkie pytanie, co się stało dzisiaj? Dobre pytanie. Same chciałybyśmy sobie na to odpowiedzieć i nie wiem, co się stało. Nie wiem, tak naprawdę mogłyśmy wygrać spokojnie drugiego seta, nie doprowadziłyśmy praktycznie zwycięskiego seta do końca. Odpuściłyśmy z 8 punktów pod rząd, jak nie lepiej. Nie wiem, jak nie będziemy po prostu wykorzystywać takiej przewagi, no to nie będziemy wygrywać, no i musimy sobie z tego zdać sprawę. Właśnie, co się działo na boisku, bo wkradała się taka zupełnie niepotrzebna nerwowość, proste błędy w trakcie gry i jeszcze do tego brakowało takiej mocnej, zdecydowanej zagrywki. No właśnie, cały czas tutaj z tą zagrywką wiadomo, że to jest bardzo praktycznie najważniejszy w tym momencie punkt, jeśli chodzi o siatkówkę, bo zaczyna się od zagrywki, jeśli zagrywka jest dobra, to układa całą akcję zespołowi zagrywającemu i na pewno Muszyna zagrywała mocniej, celniej. My trochę słabiej, ale tak czy siak uważam, że potrafimy grać z wysokiej piłki, a dzisiaj troszeczkę właśnie tego zabrakło, tej właśnie gry spokojnej, z wysokiej piłki. Mamy dziewczyny, które potrafią obijać blok, a dzisiaj troszeczkę się przyblokowałyśmy. No i później jest jedna, ktoś tam zaspał do ataku i taka wkrada się wtedy niepewność w zespół. No i myślę, że no wszystko trzeba od początku przemyśleć i bo każdy w grze o Mistrzostwo Polski każdy musi być zaangażowany na 100%. Nie ma odpuszczania. Jak widać tutaj, gdzieś tam poszłyśmy chyba sobie na kawę na chwilę w jednym secie i Muszyna od razu nas dogoniła, nie potrafiłyśmy się temu przeciwstawić, więc no zobaczymy, co będzie u nas. Miejmy nadzieję, że nasze ściany nam jakoś pomogą bardziej. No właśnie, teraz już no nie można sobie pozwolić, tak jak powiedziałaś przed momentem, pójść na kawę, bo każde takie pójście skończy się z tym, że no będziecie cieszyły się tylko z wicemistrzostwa. No tak, no wiadomo, że z wicemistrzostwa już się cieszyłyśmy i po prostu z awansu do finału i teraz srebro dla każdego z zespołu będzie jakąś tam malutką porażką i my na pewno będziemy wracać do Sopotu z nadziejami, że potrafimy grać, potrafimy walczyć. Na pewno sobie jeszcze porozmawiamy z dziewczynami o tym, co się stało, pooglądamy to co się stało na wideo. No i miejmy nadzieję, że dojdziemy do jakichś wniosków, które pozwolą nam grać na najwyższym poziomie u nas w hali, przy naszej publiczności. Dziękuję Tobie ślicznie.